Pod Rzeszowskiej Nowej Wsi otwarto dziś pierwszy w Polsce most wykonany w całości z kompozytów, czyli mieszanek żywicy, włókien węglowych i szklanych. To budowlany eksperyment, który może się okazać przełomem w budownictwie mostów. Konstrukcja jest tańsza w utrzymaniu od stalowej czy betonowej, a do tego ma większą wytrzymałość i nie ulega korozji. Most w Nowej Wsi powstał w oparciu o technologie wypracowane w ramach projektu Combridge, realizowanego wspólnie przez Politechniki Rzeszowską i Warszawską, a współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Powiat rzeszowski to jedyny samorząd w Polsce, który zdecydował się na takie innowacyjne rozwiązanie. Kompozytowy most nad Potokiem Czarna łączy dwie części Nowej Wsi. To długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja i jednocześnie część projektu badawczego, który będzie kontynuowany jeszcze przez rok, bo naukowcy będą zbierać informacje, jak innowacyjna konstrukcja sprawdza się w użytkowaniu. No to jest most plastikowy, most wybudowany z kompozytu, z materiału, który do tej pory był stosowany na samoloty, samochody, statki, a teraz my go stosujemy na mosty. Jest to materiał bardzo trwały, bardzo wytrzymały i liczymy na to, że dzięki temu mosty będą równie trwałe i równie wytrzymałe, znacznie bardziej niż ze stali i z betonu. W oddalonej stąd o 20 km Błażowej niedawno oddano do użytku most, w którym elementy nośne wykonane są z kompozytów. Ten jest kompozytowy w całości. Wykorzystanie takich materiałów skróciło czas realizacji inwestycji. W dużym stopniu prefabrykowaliśmy go w Warszawie. Przywieźliśmy go w postaci dwóch dużych elementów montażowych, także montaż całego ustroju nośnego odbył się w ciągu jednego dnia. W ciągu drugiego dnia ułożyliśmy nawierzchnię i w zasadzie potem pozostały prace wykończeniowe. Przeprawa ma nośność 30 ton, szerokość 10 metrów. Powstała za fundusze unijne, które powiat rzeszowski dostał za scalanie gruntów. Należy jednak współpracować z uczelniami, trzeba im zaufać i trzeba wykorzystywać ich doświadczenia. Mam nadzieję, że te dwa mosty, które w tej chwili już mamy i będą oddane do użytku, będą takim dobrym przykładem, że można, wykorzystując doświadczenia naukowe, oszczędzać. Most kosztował około 1 000 000 zł, o 30% więcej niż wykonany z tradycyjnych materiałów, ale naukowcy obliczają, że ten dodatkowy koszt zwróci się w ciągu 10 lat. Inwestycja bardzo cieszy mieszkańców. To wcześniej tylko chodzili naokoło, jeździli, albo przedtem taka tu kładka była, no to te dzieci, no to chodziły po tej kładce. Doglądałam budowy. Codziennie byłam tutaj właśnie na placu budowy tego mostu. Pytałam się kierownika, czy są jakieś problemy, także że żyłam tym mostem i cała wieś żyła. Już ludzie uczęszczają, już chodzą po tym moście i jeżdżą i są bardzo zadowoleni. Gmina już obiecuje, że za nowym mostem na wiosnę powstanie nowa asfaltowa droga.